Dzień dobry Państwu. Tę prelekcję nagrywam specjalnie dla Rypińskiego Domu Kultury, a jest ona poświęcona roli przyjaźni w wychowaniu. Zapraszam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, podejmując temat przyjaźni w procesie wychowania i roli przyjaźni w procesie wychowania, trzeba by było może najpierw pokazać, jakie są kluczowe tematy, elementy tego zagadnienia, i spróbować to troszeczkę uporządkować. A zatem w pierwszej kolejności chciałabym pokazać, jakie tematy zamierzam podjąć w ramach tej prelekcji. Będę chciała powiedzieć parę słów o sobie, relacjach osobowych, w tym konkretnie o relacji przyjaźni, a potem już przejść do tematu wychowania, począwszy od wskazania na istotę wychowania, czyli czym ono jest, poprzez związanie tego tematu z przyjaźnią, i w ten sposób zakończymy naszą podróż po tym zagadnieniu. A zatem spróbujmy po kolei te zagadnienia poomawiać i uporządkować. Po pierwsze, parę słów o sobie. Myślę, że to w poprzedniej prelekcji o przyjaźni temat osoby się pojawił, ale nie zaszkodzi troszeczkę przypomnieć. Otóż trzeba wskazać na trzy komponenty, które będą kluczowe do naszego tematu, a mianowicie na istnienie, czyli sam fakt tego, że człowiek jest, realnie istnieje i co do tego nie mamy wątpliwości, nie jest wymyślonym krasnoludkiem, nie jest hydrą, postacią z bajki lub wytworem naszej fantazji, tylko faktycznym człowiekiem z krwi i kości. I to istnienie powoduje właśnie tę naszą realność, powoduje to, że my jesteśmy. I ono jest kluczowe dla rozumienia człowieka jako osoby. A zatem każda osoba przede wszystkim realnie istnieje. Kolejna kwestia związana z rozumieniem człowieka jako osoby to intelektualność człowieka. Otóż w obrębie istoty człowieka, czyli tego, czym człowiek jest, istnienie zapoczątkowuje intelektualność, czyli chciałoby się powiedzieć inaczej, rozumność. A zatem obok tego, że osoba musi realnie istnieć, a nie jest definicją lub wytworem naszego umysłu, typu bajka lub fantazja, potrzebna jest jeszcze rozumność tego bytu, tego stworzenia, ażebyśmy mogli nazwać ją osobą. Czyli osoba to taki realnie istniejący byt, który jest zarazem rozumny. I wreszcie zdolność do nawiązywania relacji osobowych, co może brzmi troszeczkę jak przysłowiowe masło maślane, ale ta zdolność jest związana z istnieniem i z przejawami istnienia. Bo proszę zobaczyć, gdy my widzimy konkretnego, realnego człowieka, to nie powiemy, że widzimy jego istnienie, ale powiemy, ale on rzeczywiście jest. Ja widzę, to jest ten człowiek. To nie jest na przykład, jeśli on będzie jechał konno, to nie powiemy, że ten koń i człowiek to jest coś jednego, w sensie jedno stworzenie, jeden byt, tylko powiemy, to jest człowiek na koniu, to są dwa stworzenia. Czyli widzimy pewną odrębność też. To są właśnie te nasze przejawy istnienia, i one będą spośród licznych przejawów istnienia, trzy będą ważne dla relacji osobowych, a mianowicie realność, prawda i dobro. Gdy mówimy o tym, że człowiek jest dobrem i że to jest w pewnym sensie zamienne, tak, że człowiek to dobro, mamy na myśli właśnie taki przejaw istnienia jak dobro, czyli wybieralność, że on może być chciany, wybrany. I tak moglibyśmy wszystkie te przejawy istnienia po kolei omawiać i pokazywać, na czym to polega, ale nie do końca o to nam chodzi. Zresztą przy okazji problematyki przyjaźni pewne kwestie związane z przejawami istnienia troszeczkę się nam wyjaśnią. Przejdźmy więc dalej. Skoro
czymś, co przysługuje człowiekowi jako osobie, jest nawiązywanie relacji osobowych, skoro one związane są z samym faktem, że człowiek jest i przejawami istnienia, to znaczy, że one są, chciałoby się powiedzieć, bardzo podstawowe, bardzo pierwotne w człowieku, wyjściowe. Co by to znaczyło wyjściowe, podstawowe, pierwotne relacje osobowe? Otóż oznaczałoby to tyle, że człowiek, zanim rozwinie w pełni swoją rozumność, którą no, posiada, prawda, bo my poczynając się mamy wszystkie potrzebne elementy strukturalne do tego, żeby nas nazwać człowiekiem, czyli poczynamy się jako człowiek, to niemniej mamy pewną sferę możliwości, która musi się stopniowo rozwijać. Ale do tego, aby te relacje osobowe nawiązywać, właściwie mamy wszystkie potrzebne elementy już od początku, mimo że intelekt może jeszcze nie jest usprawniony w różnych umiejętnościach, to posiadamy go. Zobaczmy więc, co można o tych pierwotnych relacjach osobowych, którymi od samego początku się wiążemy z innymi osobami, powiedzieć. Otóż wiemy już, że wiążą się osoby, że jedna będzie nadawcą, czyli podmiotem, druga będzie odbiorcą, czyli kresem. Ale od wszelkich relacji, czyli odniesień jednego do drugiego, ponieważ na przykład poznawanie czegokolwiek albo odsłuchiwanie tej prelekcji, którą tu prezentuję, też jest pewną relacją, różni relacje osobowe to, że są dwukierunkowe. Czyli przyporządkowanie podmiotu do kresu zachodzi w obie strony. To też oznacza, że relacje osobowe, ich istnienie, to czy są, jaki mają kształt, jaką postać, jak będą przebiegać, będzie zależało od tych podmiotów i kresów powiązanych tą relacją. W związku z tym nie jest tak, że miłość może nas spotkać lub nie, że strzała amora nas trafi lub nie trafi, tylko to my decydujemy o tym, z kim i w jaki sposób zwiążemy się relacją osobową. Jej ostateczna wersja zależy od nas, osób, od tego, jak my zechcemy ją razem kształtować. Wśród relacji osobowych możemy wymienić osobową relację miłości, a wśród odmian miłości mamy także przyjaźń. To powoduje pewne określone konsekwencje. Na przykład takie, że budulcem relacji przyjaźni będzie taki przejaw istnienia jak realność. To, że każda osoba jest realna, wystarczy, czy realnie istnieje, może tak należy powiedzieć, to, że każda osoba realnie istnieje, wystarczy do tego, żeby można było nawiązać osobową relację przyjaźni. To jest pierwszy, jakby podstawowy, wyjściowy, ważny warunek. Dlatego mówi się o niej, że jest bezinteresowna, że to jest wzajemne przystosowanie się do osób spowodowane tym faktem, że one po prostu są, że obecność wzajemna tych osób stanowi dla nich źródło radości. Wszystkie te elementy składowe pojawiają się. Ale nas interesuje coś jeszcze w relacji przyjaźni. Otóż ona jest taką odmianą miłości, w której funkcjonuje, realizuje się pełna wzajemność. Co to znaczy pełna wzajemność w przyjaźni? Oznacza to tyle, że przyjaciele są do siebie podobni pod względem posiadanych cnót. Przypominam, cnoty to są takie usprawnienia naszych władz, które zawsze służą dobru. Dają w efekcie dobro w naszym postępowaniu. Zatem jest to taka nasza podręczna apteczka na realizowanie dobra, cnoty. I jeśli wierzyć Arystotelesowi, przyjaźń, która polega na tym, że my chcemy dobra naszego przyjaciela i je realizujemy, ma pewne związki powiązania z cnotami. Czyli w przyjaźni przyjaciele, będąc do siebie podobni
pod kątem, powiedzmy, pewnej formacji moralnej, ale nie tylko, bo tych punktów stycznych, pewnych podobieństw jest dużo i czym jest ich więcej, tym lepiej według Arystotelesa. Ale przede wszystkim to nakierowanie właśnie na cnotę, czyli to chcenie dobra drugiej osoby, powoduje, że realizujemy coś, co da się ująć w haśle kochać kogoś, to znaczy chcieć dla niego dobra. I teraz w przyjaźni rozumna natura człowieka ma szczególnie ważną rolę do odegrania, to znaczy to dobro w ogóle, co będzie dobre, jesteśmy w stanie właśnie określić przy pomocy naszej rozumności. Czyli dokonać pewnej, chciałoby się powiedzieć, intelektualnej operacji, intelektualnego zabiegu. I nie myśleć, mówiąc brzydko, o własnej kostce, tak jak pies, prawda, który niekoniecznie będzie się chciał podzielić ze swoim zaprzyjaźnionym drugim pieskiem, gdy będzie miał pod nosem swoją własną kostkę. Więc zamiast myśleć o tej własnej kostce, my będziemy myśleć o dobru naszego przyjaciela. I mniej więcej o to tu w tej pełnej wzajemności, tej współobecności, która jest źródłem radości dla obu stron, chodzi. Oczywiście, żeby nawiązać taką relację, potrzeba dużo czasu poprzedzonego formacją samego siebie, kształtowaniem siebie, w myśl zasady, że nie pokochamy drugiej osoby szczerze, z troską o jej dobro, jeśli najpierw nie pokochamy mądrze i rozumnie siebie i nie pokochamy w sobie tego, co jest tej miłości warte, czyli naszej rozumnej natury i działań wynikających z tej rozumności. Nawiązując do już troszeczkę do wychowania i do tego, co przed chwilą powiedziałam, do tego ostatniego zdania, możemy sobie rzucić takie zaczepne pytanie, dlaczego potrzebujemy przyjaciół? Znów nam na to pytanie odpowie Arystoteles. Odpowie po pierwsze tym, że człowiek jest zwierzęciem rozumnym, a po drugie tym, że my z natury jesteśmy przystosowani do życia we wspólnocie. Co można by w skrócie określić? Człowiek jest zwierzęciem społecznym. I teraz wracając, tak, do tego, co było powiedziane przed chwilą, do tego uczenia się siebie, kochania w sobie tego, co jest w nas jakby najbardziej godne tej miłości, czyli tego wymiaru rozumności w nas i działań podyktowanych rozumnością, można powiedzieć, że tego nie zrobimy sami. Arystoteles zauważał, że my jako stworzenia rozumne, wyposażeni w rozumność, mamy ją jakby w zamian za wyposażenie różnych stworzeń, które mogą sobie rodzić same, tak? Zamiast pazurów, zamiast futra, świetnie rozwiniętych zmysłów, które informują nas o zagrożeniu odpowiednio wcześniej. Człowiek nie posiada tak doskonałych zmysłów jak wiele zwierząt. Nie mamy futra, nie mamy pazurów czy kłów, którymi możemy się pożywić lub obronić. Natomiast mamy innych ludzi. Możemy sobie organizować to życie dzięki rozumności. Możemy troszczyć się o dobro wspólne, też dzięki rozumności, czyli określić, co będzie tym dobrem wspólnym, podzielić sobie zadania i to wykonać, dzięki czemu nasze życie jest lżejsze. Możemy uczyć się od innych ludzi. Oni nas wychowują, kształtują, pomagają, doskonalą. I teraz, skoro my mamy to niemalże w naturze, czy wpisane niemalże w naturę, to Arystoteles mówi, skoro tak, skoro mamy żyć we wspólnocie, to zróbmy to jak najlepiej. A zatem zróbmy to poprzez więzi przyjaźni. Nawiązujmy przyjaźnie, dlatego że to jest najdoskonalszy sposób nawiązywania relacji, jaki może być, bo związany z cnotą, bo w nim chodzi nam o dobro drugiej osoby. Także potrzeba przyjaźni wynika, można powiedzieć, z istoty naszego człowieczeństwa. Jesteśmy już blisko wychowania, dlatego że to życie we wspólnocie realizuje się w ten sposób, że właśnie bardzo często członkowie wspólnoty siebie wzajemnie wychowują.
przede wszystkim rodzice, to taka podstawowa wspólnota, wychowują swoje dzieci, przekazują im nie tylko swój wygląd, pewne naturalne zdolności przyrodzone, czyli na przykład zdolności do ładnego rysowania, albo dziedziczą jakieś tam zdolności do śpiewu lub matematyki lub innych rzeczy, ale także uczą, doskonalą do właśnie życia we wspólnocie, wprowadzają w to życie, uczą także cnót swoje dzieci, czyli uczą ich postępować dobrze, czyli możemy powiedzieć wychowują. Czym jest zatem wychowanie? Wychowanie to pewne oddziaływanie na wychowanka, mówiąc najogólniej, które ma powodować, że nawiązuje on relacje z tym, co jest prawdziwe i dobre. To się tak naprawdę sprowadza do nabywania sprawności i cnót. Pamiętajmy, że sprawności służące dobremu działaniu, dobremu postępowaniu będą cnotami, czyli co byśmy nie zrobili, skutek będzie dobry. Ze sprawnościami różnie to bywa, mogą w ogóle nie mieć żadnego znaczenia moralnego, po prostu coś sprawnie wykonujemy, a mogą dotyczyć tylko na przykład tego, że my sprawnie powtarzamy tabliczkę mnożenia. Natomiast jeśli chodzi o te cnoty, o to, że my staramy się wychowanka zachęcać, mobilizować do tego, żeby nawiązywał relacje z tym, co prawdziwe i dobre, to tu możemy powiedzieć, że celem takiego wychowania będzie przemiana myślenia wychowanka, która będzie owocować w dalszej konsekwencji przemianą działania, czy utrwaleniem działania w ten sposób, że on będzie się za każdym razem wiązał z tym, co prawdziwe i dobre. Czyli wychowanie będzie służyło utrwaleniu tej umiejętności, tak? Czyli utrwaleniu działań dyktowanych, kierowanych cnotami. Oczywiście możemy też powiedzieć, że ta metanoia, ta przemiana ma na celu za każdym razem rezygnowanie z tego, co złe, co fałszywe, na rzecz tego, co dobre i co prawdziwe. Popatrzmy w takim razie na to nieco bliżej. Otóż dysponujemy władzami intelektualnymi i zmysłowymi. I teraz chodzi o to, że w tym procesie wychowania skorelowane muszą być wszystkie władze. Zarówno te intelektualne, jak i zmysłowe. Intelekt ma nabywać sprawności mądrości, co daje w efekcie właśnie powiązanie prawdy z dobrem, czyli rozpoznanie prawdy o czymś i związanie tej prawdy z dobrem działaniem. W praktyce polega to na tym, podając może jakiś przykład, żeby to nie brzmiało zbyt obco i niezrozumiale, że my rozpoznajemy na przykład prawdę o tym, że nóż jest ostry i wiążemy tę prawdę z dobrem. No dobrze, mówiąc inaczej, jak dobrze wykorzystać ostrość noża. I to jest to jakby z poziomu intelektu funkcjonowanie mądrościowe, tak? Zorientowane sprawnością mądrości. Rozpoznaje prawdę i od razu pojawia się sytuacja typu, jak tę prawdę dobrze wykorzystać, tak, żeby przynosiła dobre skutki. I teraz współpraca intelektu i woli polega na tym, że wola orientowana tymi wskazaniami intelektu, który podpowiada woli, tak, rozpoznał już, nóż jest ostry. Wykorzystaj go w ten sposób, że pokroisz jedzenie i podzielisz między osoby głodne. Nie wykorzystuj tego w ten sposób, żeby szantażować innych ludzi. Wola jakby podąża za tym wskazaniem, dlatego że człowiek jest tak zbudowany, że jakby pierwszeństwo należy do intelektu. On jakby pierwszy poddaje woli pewne rzeczy, które ona wybiera. Spośród tych, które nie są konieczne, wybiera w sposób wolny. I teraz jej wolność, prawdziwa wolność woli polega na tym, że jest wierna tym wskazaniom
intelektu zorientowanego mądrością. I chcę rzeczywiście wybrać to, co wskazuje intelekt. Natomiast władze zmysłowe po prostu nabywają nawyku poddawania się kontroli intelektu i woli. Co zresztą władzom zmysłowym służy i jest zgodne z naturą tych władz, żeby podlegały intelektowi i woli. Spróbujmy związać to bardziej z tematem przyjaźni i roli przyjaźni w wychowaniu, skoro wychowanie jest nabywaniem cnót. Skoro przyjaźń jest też związana z cnotą, ponieważ generuje, chciałoby się powiedzieć, dobro w działaniu, no to popatrzmy w takim razie dokładniej. Pierwsze, co warto powiedzieć, to to, że co nasuwa się od razu na myśl, to to, że przyjaźń będzie pewnym podłożem wychowania. Możemy powiedzieć szerzej, że relacje osobowe będą podłożem wychowania. Wracając do rozumienia, ogólnego rozumienia relacji osobowych. Otóż poza osobową relacją miłości mamy jeszcze wiarę i nadzieję. Wiara jest taką relacją osobową, w której ważną rolę odgrywa prawda i przekazywanie tej prawdy, że osoba wobec osoby kieruje się, czy zwraca się z prawdomównością, czyli mówi prawdę, i ta prawdomówność na drugą osobę działa tak, że ona jest skłonna tamtej osobie zaufać. Tak? Czyli prawdomówność rodzi zaufanie. I teraz, jeśli relacje osobowe są dwukierunkowe, to znaczy, że u każdej osoby prawdomówność rodzi zaufanie. Myślę, że to jest oczywiste i zrozumiałe, że my nie jesteśmy skłonni ufać osobom, które nas oszukały albo które nas oszukują, bo wiemy, że oszukają nas kolejny raz. Zaufanie pokładane w tym, co mówi lub robi osoba, która nas oszukuje, jesteśmy skłonni raczej traktować jako naiwność albo głupotę. A zatem proszę zobaczyć, jak bardzo to zaufanie, czyli relacja, osobowa relacja wiary, będzie miała znaczenie w wychowaniu, bo teraz popatrzmy, czy ktoś, czy wychowanek jest w stanie zaufać wychowawcy, jeśli ten go okłamuje, jeśli go przyłapał na kłamstwie. Czy nasze dzieci będą chciały nam ufać, gdy widzą, że my kłamiemy? Tak, dlaczego? Jaki jest powód, dla którego mielibyśmy ich raptem nie okłamać, skoro innych okłamujemy? A więc to jest to. Druga rzecz, czy w przyjaźni, czy w miłości możemy mówić o takiej sytuacji, że no, jesteśmy przyjaciółmi zainteresowanymi naszym wzajemnym dobrem, ale nie ufamy sobie, bo nie mówimy prawdy. To też byłby problem. W ten sposób widzimy, że osobowa relacja wiary wspomaga przyjaźń tym właśnie przekazywaniem sobie prawdy i że przyjaciele no, muszą być także powiązani osobową relacją wiary. Przyjaźń jako bezinteresownej współobecności, czyli pewnej odmianie miłości, jesteśmy nastawieni na dobro drugiej osoby. Chcemy dobra drugiej osoby i chcemy to zastosować. Możemy powiedzieć, skoro tak, no to nie chcemy jej okłamywać, tak? Skoro chcemy jej dobra. Jesteśmy nawet skłonni w imię tego chcenia jej dobra czasem powiedzieć jej prawdę trudną do przełknięcia, która wiemy, że jest dobra dla drugiej osoby. Robimy to w imię przyjaźni. Czyli możemy powiedzieć, że przyjaźń tworzy pewną przestrzeń, pewną atmosferę. Ta relacja będzie dawała dobrą przestrzeń, dobrą atmosferę do wychowania. Najprostszy przykład to taki może z podwórka szkolnego. Proszę zwrócić uwagę na to, że dzieci najchętniej uczą się przedmiotów, których uczy ich nauczyciel lubiący ich, który nie tylko ciekawie prowadzi zajęcia, ale potrafi pokazać swoim uczniom,
że są dla niego ważni, że dla niego ważne jest dobro tych uczniów faktyczne. Takie dzieci, tacy uczniowie potrafią się stać pasjonatami tego przedmiotu. Nieraz bywają takie zabawne sytuacje, że cała klasa jest klasą specjalistów od jakiegoś przedmiotu, bo pociągnął ich ten jeden nauczyciel. Ten, który nie tylko umie to, co przekazuje, ale też potrafi im pokazać, jak dla niego są ważni i ich dobro. Czyli mamy tutaj to podłoże w postaci relacji osobowych w wychowaniu. My możemy więcej przekazać, lepiej nauczyć. Po pierwsze, jeśli sami jesteśmy dobrze uformowani, kochamy siebie. Po drugie, gdy zwracamy się właśnie z tą życzliwą troską do drugiej osoby, myśląc o jej faktycznym dobru. Zaufanie w przyjaźni będzie wspomagało wychowanie. Co to jeszcze oznacza? To oznacza, że gdy my ufamy i kochamy, to jesteśmy skłonni do posłuszeństwa. Jeśli wychowanek ufa swojemu wychowawcy, jeśli go kocha, jest z nim zaprzyjaźniony, to ze względu na życzenie tego wychowawcy będzie posłuszny. Co to znaczy być posłusznym? Będzie realizował wskazania tego wychowawcy, tak? Bo będzie ufał mu, że te wskazania mają służyć jego dobru. Nawet jeśli nauczyciel wymaga czegoś, co oznacza trud, wysiłek, jakąś przykrość, nawet jeśli to oznacza, że trzeba będzie się czegoś wyrzec, to wiemy, że to przyniesie dobro dla nas, bo on na pewno o to się troszczy, więc warto ten trud i wysiłek podjąć i zastosować życzenia wychowawcy. Więc jeśli mamy przyjaźń, to będzie to taki motyw, który skłania, zdecydowanie skłania i do troski, i do posłuszeństwa. Czyli zarówno wychowawca będzie się troszczył i cały czas miał na oku dobro tego wychowanka, jak i wychowanek będzie skłonny właśnie podążać za wskazaniami wychowawcy. I teraz, widząc tego przyjaciela, z którym jesteśmy związani, którego dobro jest dla nas czymś ważnym, jest, chciałby się być pewnym priorytetem, tak? Sami także wiążemy się z tym, co dobre i prawdziwe, bo jeśli zabiegamy o faktyczne dobro przyjaciela, no to właśnie cały czas jesteśmy gdzieś w przestrzeni zdobywania tych cnót, tego, co kieruje nas do dobra, tego, co powoduje, że nasze działania przynoszą w efekcie, w ramach skutków, dobro. I sami także troszczymy się o to, by przyjaciel był w tych samych powiązaniach. Proszę zobaczyć, jeśli coś się dzieje nie tak, tak, jeśli widzimy, że przyjaciel zaczyna błądzić, że idzie w złym kierunku, że no, tak odwołując się do jakiejś właśnie sytuacji wychowawca-wychowanek, jeśli wychowawca dostrzega, że wychowanek, no nie wiem, popadł w złe towarzystwo albo zaczął zażywać narkotyki, będzie na to reagował w imię jego dobra, troszcząc się o jego dobro, o to, żeby powiązania trwały, ale żeby też i ten jego przyjaciel realizował dobro. Wracamy do tego, co wcześniej było powiedziane, że w imię przyjaźni, prawdziwej przyjaźni, przyjaciel jest w stanie powiedzieć trudną prawdę. Także taką prawdę, którą moglibyśmy sobie porównać do zbawiennego leku, ale który zażywany nam nie smakuje, ale leczy, tak? Ale przywraca, może przywrócić znów prawość naszej woli, jeśli z tym się przejmiemy i zastanowimy się nad tym, co też nasz przyjaciel nam mówi. A zatem jest tak, że gdy mamy osobową relację przyjaźni, gdy dwie osoby zaczynają od wewnętrznej formacji nastawionej na
no, umiłowanie własnej rozumnej natury i kochanie rozumnych działań w sobie, to to oznacza, że będą mogli także stosować to, można powiedzieć, na zewnątrz. Czyli jeśli ja cenię w sobie to, co we mnie jest najbardziej wartościowe, najbardziej osobowe, chciałoby się powiedzieć, czyli tę rozumność i to, że dzięki niej mogę budować relacje osobowe i nabywać cnót, to to samo będę potrafiła doceniać i widzieć w innych osobach i nawiązywać z nimi trwałe relacje, relacje przyjaźni. Więc to przyjaźń będzie tą przestrzenią, w której odbywa się i samowychowanie, i wychowanie drugiej osoby w sposób, no, chciałoby się powiedzieć, najlepszy, najpełniejszy, najbardziej skuteczny. Czym jest to wychowanie, tak patrząc na to od innej strony i pamiętając, że prawa wola to wola wolna, czyli taka, która kieruje się wskazaniami intelektu i potrafi pomóc nam w wyborze tego, co naprawdę dobre. Można nazwać to utrwalaniem w człowieku wolności. Wola prawa to wola wolna. W klasycznej filozofii człowieka wolną wolę możemy ująć przy pomocy takich dwóch aspektów. Po pierwsze, że to człowiek jest autorem wszystkich podejmowanych działań. Po drugie, że wolność polega na wierności prawdzie i dobru. A to z kolei sprowadza się do podejmowania takich decyzji, takich działań, które będą nakierowane na prawdę i dobro, a będą wykluczać to, co jest złe i to, co jest fałszywe. Dlatego właśnie możemy powiedzieć, że wychowanie jest utrwalaniem w człowieku wolności. Skoro wychowanie polega na metanoi, na przemianie, czyli kierujemy się do tego, co prawdziwe i dobre, rezygnujemy z tego, co złe i fałszywe, no to właśnie to jest to utrwalanie wolności. Wychowanie ma to w nas wywoływać. I teraz chciałbym się powiedzieć, że przyjaźń, która polega na tym, że my wybieramy przyjaciół sobie, tak? To są z wolnego, naszego wolnego wyboru osoby, z którymi nawiązujemy te relacje, no będzie nam pomagała w tym utrwalaniu wolności, bo jeśli przyjaźń jesteśmy nakierowani na dobro przyjaciela, to cały czas jakby jesteśmy gdzieś w tej przestrzeni doskonalenia w sobie sprawności mądrości, czyli powiązania prawdy z dobrem. Możemy powiedzieć też tak, że rozpoznajemy prawdę o naszym przyjacielu i próbujemy sobie odpowiedzieć też na pytanie, no dobrze, jak tę prawdę mamy dobrze wykorzystać, mamy dobrze zastosować, tak, żeby przynosiło to dobre efekty. Nie dla mnie, niedoraźnie, ale w ogóle dobre. Co naprawdę będzie tutaj dobre. Taka przemiana, czyli ten cel wychowania, ta metanoia, trochę z grecka określana właśnie tak jako przemiana, ma dalej nam dawać. No, prowadzi do takiej postawy, którą można by nazwać humanizmem i religią. Po pierwsze, humanizm, czyli troska o to, by trwały powiązania przy pomocy relacji osobowych z osobami ludzkimi. Tak, czyli to będzie nasz na przykład przyjaciel, nasi członkowie rodziny, współmałżonek, ale też z osobą Boga. Wtedy mamy religię jako utrzymywanie relacji, właśnie powiązań poprzez relacje osobowe z Bogiem. Dzięki przyjaźni wychowanek chętniej przyjmuje wskazania wychowawcy, o tym już mówiliśmy. Bardziej jest skłonny do, nie tylko do ufania mu w te jego metody wychowawcze, ale też bardziej jest skłonny do tego, żeby być posłusznym, czyli z motywu miłości jest gotowy taki wychowanek realizować wskazania wychowawcy. Czyli to miłość będzie tym motywem, który będzie skłaniał go do posłuszeństwa. Nic innego, tylko właśnie miłość. A jak wiemy, przyjaźń jest odmianą miłości, najdoskonalszą, najpełniejszą, jaką można sobie wyobrazić. Ale także wychowanie wspomaga przyjaźń. Dlaczego?
bo jeśli cały czas staramy się porzucać to, co fałszywe i złe, wybierać to, co dobre i prawdziwe, to znaczy, że nabywamy sprawności i cnót. A cnoty i sprawności są narzędziami, dzięki którym możemy podejmować działania sprzyjające utrzymaniu tej przyjaźni, temu, żeby ona nie została zerwana. I tak w ten sposób doszliśmy do finału. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że przyjaźń i wychowanie mają wiele ze sobą wspólnego, dlatego że żeby relacje osobowe trwały, w tym osobowa relacja przyjaźni, potrzebujemy właściwych, odpowiednich sprawności, nakierowanych na dobro, na dobre skutki naszego działania, a gdy podejmujemy dobre działania, osobowe relacje mają szansę się utrzymać i rozwijać. Kiedy wybieramy osoby przed rzeczami, kiedy osoby są ważniejsze niż rzeczy, niż przedmioty, jest duża szansa, że uda nam się te relacje utrzymać. Czego oczywiście i Państwu, i sobie życzę. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.